Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się, możliwe, że już po raz ostatni w grze Flag and Sorcery. A więc tak, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem udało mi się zaliczyć to. Trochę może coś tam jeszcze porobiłem, chociaż nie jestem pewien, na pewno zarobiłem pieniądze. I tak, rekrutujemy nowego bohatera, którym jest Noel. Tym razem trafił nam się Pelec. Dobrze. W tym wypadku zaraz naszego strzelca przygotujemy do życia, ale póki co odbieramy jeszcze nagrodę za postacie drugiego perka dla Mony. A więc ostatnio czytam tamto, tym razem to. Nie mogę w to uwierzyć. Czemu jestem taka nieszczęśliwa, czy mnie pychowa? Czy nie pychowa, czy pychowa właśnie? Czy mam takiego pecha? Dosłownie w tym momencie, gdy tylko dyrektor domu mody dał mi ten strój, to dosłownie kiedy go ubrałam, on po prostu rozerwał się, pękł na szwach. Jestem taka zdenerwowana. Tak? No niestety. I kolejne. Potion of Minor Healing. Fajne. Inaczej mówiąc, chore pomiki, muszę przynieść 3 mikstury pomniejszego leczenia. Mam tylko pełno. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy masz może trochę mikstur leczniczych? Moje biedne, ludożerne chomiki zjadły coś nieświeżego i teraz są bardzo smutne. A przestały wyjść do księżyca. Dobra, masz. Dobra. Bo okazuje się, że ludzkie mikstury są bardzo niezdrowe, są złe dla zwierząt. Moje chomiki straciły całe swoje futro i teraz chodzą na swoich kindlegs. Nie wiem, czy chodzi o nogi czy coś. I to jeszcze nie w tylnych, chyba tylnych nogach. I to nie wszystko. Poszły do kościoła słuchać porannej mszy. Ojej, dobra, ta gra jest dziwna. I kolejne? Znaczy Iron Ore. Serio? Nie mam 15 Iron Ora? Okej. Przekonałam odwiedzającego rzeźbiarza, by stworzył półnagą statuę przedstawiającą mnie. I zamontował ją na fontannie przed kościołem. Dasz trochę żelaza na stawę, czyż nie? Okej, dobra, czyli widzę, że nie mamy żelaza w ogóle. Co za tym idzie, musimy wysłać szybko dwie ekspedycje. Na razie jeszcze tylko ich. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zbieram 15 żelaza, szybko zliczymy kolejnego perka i w ogóle super będzie. Zobaczymy, co dalej jeszcze z tego wyniknie. Póki co, ile się da, tyle dostaniesz w poziomy. Trzeba cię rozwinąć, gościu. I zobaczmy, czy jest w ogóle jakieś żelazo. Z tego, co widzę, tylko jedna sztuka, co jest niepocieszające. Patrząc na to, że potrzebujemy 15, a ile w ogóle tego mamy? Mamy w ogóle jakiekolwiek? 3 sztuki. No cóż, nie za dobrze. Dużo będzie nas to kosztowało roboty w takim wypadku. Chociaż raczej to aż takim wielkim problemem nie będzie. Z oczywistych powodów. Bądź inaczej mówiąc, szybko da się to załatwić. Jedyne co, to trzeba poświęcić odrobinę czasu na to wszystko. Ta drobina czasu to jest dosłownie nic. W porównaniu z tym, czym jest dodatkowy perk. Jak tam widziałem, to perk, który jest nam oferowany, to jakiś tam badacz, który powoduje, że dużo szybciej to będzie leciało. 15% wiecie, sporo w ogóle. I w sumie, ale tak myślę, to już kończą nam się odkrycia. No dobra. A do momentu powinniśmy w takim razie móc już to załatwić. I wiecie co, żeby nie zajmować czasu, to spotkamy się, jak już zaliczą ten odcinek. No i nasz nowy towarzysz będzie też bardziej ogarnięty, to wiecie, wyślemy go od razu na jakąś ekspedycję czy coś, żeby zlecić achievementa za potrójną ekspedycję, po czym jak już to ogarniemy, to dołączamy go do grupy drugiej. I dwoma potężniejszymi ekipami spróbujemy podbić
krainy trzeciego stopnia, że tak to nazwę. No dobra. A więc, achievement za trzy ekspedycje jest. Zrobimy go sobie, wiecie, tak już na szybko i zaliczamy to. I zobaczymy. A, ci okropni kapłani kościoła zabronili mnie instalowania tej statuły na fontannie. A. I nawet zaoferowali, że wystawią ją w polu jako stracha na wróble. Co za głupki. Co za najgłupcy, coś tego typu tam było. Dobrze, i jeszcze więcej? New friends. A, dobra, to jest jego tym razem już. Nowy przyjaciel, okej. Okay. Ale skakałem sobie po dachach, ćwicząc moje... Nie wiem, to są chyba jakieś triki czy coś. Ale skracając historię... O, wpadłem do komina i już i trochę zraniłem... Nie wiem, czy chodziło o kominiarza czy coś innego. Tak, chyba kominiarza. Możesz mi wyleczyć tego gościa? Naprawdę czuję się winny. Oczywiście. Dzięki za pomoc. Twoje zioła medyczne pomogły. I teraz ja i kominiarz wspólnie skaczemy po dachach. Powinieneś do nas dołączyć. Na pewno zobaczysz, to jest naprawdę fajne i głównie bezpieczne. Okej. Okay. I kolejne zdanie. Special order. Trzy Moon Blueses. Nawet nie wiem, czym są Moon Blueses. Podejrzewam, że to może być tutaj coś do wykrawcenia. Dobra, to... takie bluzki. Okej. Okay. A teraz zaliczymy kolejnego questa. I w sumie wiem, że najlepiej byłoby te bluzki pewnie sobie zostawić i wziąć je, wiecie, jako ekipunek dla nas, ale... I co, to co mamy jest wystarczające, więc... A czym zaliczony i... Art of Beloved. Wiecie co? Więc to jest naszyjnik, jeśli się nie mylę. Proszę, dostaliśmy naszyjnik, który jest za jakieś tam nieskończoną przygodę. Więc super. I przy okazji kolejne jakieś zdanie. Efekt uboczny. 10 mikstur krążnego leczenia. No mamy ich dużo, więc oczywiście zliczymy. O Jezu, zapomniałem tam przeczytać, co on miał do powiedzenia. Ten kowal. Mój błąd. Mój błąd. Z wielkim... Leku tam... Nie jestem pewien, ale ogólnie muszę cię prosić o kolejną przysługę. Moje... dłonie się po prostu trzęsą... strasznie swędzą po tym eksperymencie z tą drażniącą skórą. Przydałoby mi się trochę mikstur leczniczych. Okej, od razu dostaniesz i... Dobrze, dzięki, czuję się dużo lepiej. I nadal, co powinien zrobić z tą kostką? 6 ścianek. Każda ścianka składa się z 9 kostek w dziwnych kolorach. Okej, no tak. I kolejne. Nieprzyjemna diagnoza. I tam ingot? Co? Sztabki? Że sztabki nie istnieją w tej grze. Dziwne. Mógłbyś mi pomóc, czyż nie? Moje zdrowie trochę podupadło. Doktor powiedział mi, by jeść mniej i więcej ćwiczyć. I nosić jakieś, nie wiem, coś chyba z hitnowe, jakieś dodatki, coś. Możemy załatwić trochę kityny. 10 kawałków kityny dla niego, dobra. Powiem szczerze, będzie to spore wyzwanie, ale ogarniemy. A póki co tak. Muszę trochę jeszcze ulepszyć naszego towarzysza. On i tak będzie dużo słabszy niż pozostali, ale wiecie. Niech będzie chociaż trochę ogarnięty. I czy mamy w ogóle coś, co mógłby ubrać, czy nie? Ja wiecie, co mam głównie rzeczy dla magów. Więc tak średnio bym powiedział. Ale się jeszcze zobaczę. A najpierw jeszcze tylko zobaczmy, gdzie jest Mona. O, tu jest. Bo wydaje mi się, że ten naszyjnik... O, jest gorszy niż wszystko, co miało do tej pory. Tutaj jest też gorszy. Gorszy. Tutaj większe obrażenia, mniej obrony. Zdecydowanie mniej obrażeń, trochę obrony. Wiecie co? W takim wypadku on to dostanie. I co? I tak, następna postać 30 tysięcy. Nie wiem, kiedy miałbym to zrobić, ale tak. I w takim wypadku standardowe... ...wsażenie o treści, witamy w zespole.
Nie będę nawet myślał o jakichś zaawansowanych rzeczach, po prostu zwykłe postrzenie łowcy. Czasem ogarnę resztę. Nie znam tego wyposażenia, ale... 60 siły. Nie, to na pewno tego nie udźwignie. Nawet ona nie może. Za tym... To jest burn pod inteligencję? I tak to trochę ciekawe. Nie, nie jest pod inteligencję. W sumie nie wiem, po co jest, bo tak... Wszystkie tutaj wyglądają, jakby były błędne. Ale dobra, mniejsza. Ma jakieś tam wyposażenie, super. Tak chyba można sprzedać. Ja od razu go jeszcze ulepszyć na ten 8 poziom. Jej. Relaks szybki. I w takim wypadku, czy jest jeszcze jakaś inna broń, którą bym mógł zrobić? Dobra, niech będzie to kusza. O ile ma statystyki, oczywiście nie ma. Więc ciekawe, jest strasznie słabo, jeśli chodzi o to. Ale dobra, da się łatwo to naprawić. Póki co ma 44. Już, ogarnięto. I tak, jak mówiłem, nie będzie on najpotężniejszym członkiem drużyny, ale wiecie, zawsze trochę wspomoże wszystko, więc tak. I w sumie za dużo czasu marnuję tutaj, więc może powinienem się skupić już na czymś innym. Wyruszamy tu, wyruszacie tu. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Po chwilę tu połazimy, zobaczymy. I tak, lada moment prawdopodobnie będziemy mogli już przejść też do podziemnego miasta. Tylko zanim to zrobię, to powiem wam szczerze, po prostu chciałbym chociaż raz każdego bossa pokonać, zanim pójdziemy do Underground City. Wiecie, tam w tamtym mieście, tak w teorii, czy tam tak w sumie, to mamy jeden główny cel. Tyle. W ogóle co jest, że nie znowu mikstur nie piję? Nie mówcie mi, że znowu coś się zepsuło z tym wszystkim. Dobra. Jakieś nowe rzeczy. Powiem szczerze, że trochę to niepokoi, że tam nam padła łożyszka. I w sumie... nie wiem, czemu też wam to pokazuje wszystko. Mógłbym dosłownie wyciąć to do bossa. Chociaż nie wiem, czy to ma sens. Lepiej pokazywać cokolwiek, a nie potem tylko mieć wyrzuty sumienia, że robię wszystko poza wizją. W sumie tak byłoby chyba lepiej. Okej. Okay. Strasznie drogi ten relaks będzie po tej bitwie. Leczenie też drogie, ale leczenie to nie ma co się przejmować. Okej. Okay. Relaks. I póki co przerwa. Pora chyba trochę ulepszyć ekwipunek. Tak sądząc po tym, jakie sytuacje tu zaczynałem istnieć. Wiecie, no, wycraftić rzeczy już na bazie nowych materiałów. Może nawet ulepszyć jakieś jeszcze statystyki. I to nie tylko jemu, żeby nie było. Ale też w głównej mierze, bo jeszcze jest najsłabszy. I tak. W sumie czyli by trzeba było, to nie jestem aż taki przekonany. W sensie ekwipunek zawsze, ale czy statystyki, wiecie. Ona i tak już nigdy nie chybia. Jeszcze ma dosyć dużo. Pewnie to zrobię, ale to tak bardziej nawet, żeby wszyscy byli na równi. Bardziej niż coś innego. Ale dobra. Więc tak, odpoczynek. Relaksacja. Nic więcej. Dobra. Zaczynamy od wyposażenia dla, powiedzmy, dla bojowników, tak w teorii. A co to jest? O! Chociaż nie, żeby to zrobić, chociaż to są fajne sprzęty, musimy pójść do tego miasta. Dobra. Idziemy do podziemnego miasta, zobaczymy, co tutaj wyniknie z tego. Ale tak, musimy tutaj się udać, jeśli chcemy cokolwiek chyba osiągnąć. Bo z tego co widzę, prawie wszystko wymaga jakichś materiałów stamtąd. To może ty, gościu, dasz radę coś ogarnąć, bez tamtych rzeczy? Tutaj brakuje rogu. No nie problem, ale nie, bo to jeszcze jest powyżej naszych możliwości. Jedno takie możesz spróbować zrobić. Tutaj znowu nie możemy. Jedno takie też możesz. Znowu jedno takie. I to też. I zobaczymy, która broń najlepsza wyjdzie, wiecie. Damy zależność od tego. Jakoś się dostosujemy i tyle. Dobra, brońki już mamy ogarnięte.
teraz jeszcze zostały tylko jakieś brania zbroje, chociaż tutaj nie widzę, żeby to miało jakiś wielki sens. Tu jest... Ciekawe. Ciekawe. No, pomyślę jeszcze o tym, bo szczerze nie wydaje się to być takie złe. Ale tak, kwestia ekwipunku zawsze jest taką kwestią umowną co do tego wszystkiego, więc chcę. Chyba będzie trochę popróbować i w sumie na ten moment zobaczymy. A nie, nie mogę zmienić teraz i wszystkie bronie wyszły gorsze, serio. To jest takie aż dziwne. Zobaczymy, co on o tym powie. Gorsze, gorsze, minimalnie lepsze. Dobra, to proszę, ciesz się swoją demoniczną różdżką. I zobaczymy, co ona powie o tym, co mam tu dostępne. U, lepsze, dobra. I te bronie idą na sprzedaż, standardowo. Nie przejmując się niczym. Są dużo warte, więc ma to swoje plusy. A że taka broń oznacza, nasz Noel też będzie poziomy. I jest już na równi z drużyną, więc jej. A dobra, tam jest lepszy od tamtej gościwy. Ona ma 14 nadal. Bra. Więc no, nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że sukces. Dobra. I w sumie idźcie polować na wąż rzecznego. Bo jak każdy wie, wąż rzeczny jest niebezpieczny. No i szkoda byłoby marnować czas, kiedy i tak nie możemy niczego wycraftić. Bo najlepsi crafterzy od siły i... jak to się nazywało? I zręczności są obecni, nieobecni. Tak, obecni, nieobecni. Tak trochę wychodzi przeciwieństwo i to spore, ale... rozumiecie, o co chodzi i przy okazji, co to jest? Kobold, kowal. Dobra. Nie ma co się tym w sumie tak interesować. Fajnie zrobiony i jakieś nowe schematy. Sekretne jakieś odczynniki w ogóle. I tak. Ha. W sumie jak tak patrzę na to tempo, to nie wiem, czy dzisiaj się uda zakończyć przygodę, tak jak to planowałem. Bo jeśli by zrobił sporo cięć, to się uda. I jeszcze na dodatek jednych będę musiał wysyłać po materiały. W tym czasie turcy będą musieli przechodzić już bossów bić. Chociaż podejrzewam, że pewnie jak tutaj nawet będę miał zadanie pobić bossów, to pobiję ich nagle takie, no, no nie gościu, to teraz jeszcze raz ich pobił. Wtedy nie miałeś misji, teraz masz misję. Byłem trochę smutny, że tylko 4% tutaj lecą. Wiecie, im mniej procent, tym więcej trzeba przygód robić naraz, żeby dostać się tam. Ale dobra. Trochę już tego dostaliśmy, więc może udałoby się zrobić jakieś bronie nowe dla w sumie tej trójki. No w sumie powinno się udać. Z nią powiem szczerze, że jest taka sprawa, że jeśli chodzi o bronię, szukałem na wiele sposobów, jak ją ulepszyć. Nie mówię tylko teraz, też wcześniej. W sumie do tej pory mi się nie udało znaleźć odpowiedzi na to, co zrobić, żeby miała jakąś broń lepszą od tego radia. Jakieś takie wyjątkowo dobre się trafiło, wiecie, i te sprawy. Ale co ja tu będę się teraz tłumaczył, opowiadał i tak dalej. Ważne, że się udaje być postępy. Stronę Namelessa, czyli bezimiennego, który jest bossem tej lokacji. Tak, i przypomnienia i pajaki. Z pajaków wypada chityna, co ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że na pająkach da się znaleźć chitynę naturalnie. Chociaż nie ukrywam, nigdy się nie interesowałem pająkami, no i w sumie się na takich rzeczach nie znam. Dobra, Victory 400, więc nieźle, nieźle zarobki. I tak, jeśli tylko boss pokaże, to będziemy musieli zbustować gościa solidnie, dać mu jakieś porządne rzeczy i zobaczymy, co dalej. Szata łowcy? Mówi szata. Ciekawe. Zazwyczaj łowcy są znani ze skórzanych pancerzy bądź jakichś innych, a nie z szat. Chociaż jeśli daje odpowiednie bonusy, no to czemu by nie? Nawet i szata może być dobra dla łowcy. Też łowca to jest takie też potencjalne. Nie wiem, czy dobre przetłumaczenie, bo hunter to właśnie można przetłumaczyć jako łowca, myśliwy. Jakiś inaczej. Dużo tego jest. Ale tak, to jest standardowe problemy językowe. Na przykładzie polski, angielski. Dobra. Czy z tym zobaczmy teraz, jak to jest z broniami, czy broniami dalej. Nie wiem, jak jest prawidłowo. Czy my chyba broni jest prawidłowo. Ale tak, czy możemy zrobić teraz jakieś chillinowe ciekawe?
Otóż odpowiedź brzmi, jak najbardziej możemy. Więc super. Nawet się coś takiego spróbuję ogarnąć, tylko... Tylko od czego by zaczynać. To by mogło być nawet dobre. Ale nie, tutaj rogów brakuje. Tutaj całą kitynę zużyłem, co prawda, ale może. Z drugiej strony... Ten młotek byłby fajny, tylko że... Wymaga 18 poziomu. No to... Nie, dobra, to nie będzie aż taki problem. Więc jeden młot, jak powrócą z przygody, to... Dostaną relaksa. I tak, spróbujemy tego młota przygotować. Specjalnie pod Ediego. Żeby miał porządną broń. Zostanie swojego prywatnego Banhammera i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Może tylko, że... Ta przygoda zakończy się fiaskiem, tego co widzę. Bo już nie ma mikstury. Walczy z koboldem, sama na sama. Dobra, wiej. O, proszę. Młotek nie wymagał hityny przypadkiem? Nie, nie wymagał. Dobra, czyli możemy zliczyć questa. Okej, okay, jeszcze ponownie tylko delikatne opłaty relaksacyjne. I pracuj. Pracuj, mój drogi towarzyszu. Wymaga, co ciekawe, tylko 18 poziomu, żadnych dodatkowych wymogów nie ma, więc da. Oczywiście. Dokładnie tłumaczę, dlaczego nie ma wymogów. Bo jest gorsze niż to, co mam do tej pory. Zresztą może to jest kwestia tego, dla kogoś to broń? Nie, nie, po prostu jest gorsza. Co za smutek. Ja tu się staram, a wychodzi jak zawsze. Ale tak, w tym momencie, w takim wypadku... Ja myślę, że mi się przydało do 15 i zaraz pomyślimy, co dalej. A póki co oddajemy hitynę w zamian za... tytanowe sztabki. Im powiem szczerze, nie wiem nawet, co zrobić, jak zrobić, skoro do tej pory nie było żadnych sztabek. Ale dobra. Mam nadzieję, że te dodatki hitynowe pomogą. Bo nie mam zamiaru zacząć ćwiczyć, bądź żyć mniej. Tylko jedno życie do przeżycia, więc muszę się nim nacieszyć. I kolejny jakiś quest. Faktycznie mam teraz sztabki. Dziwne, ale teraz tak. Ladybug's Paws. Czyli łapy... Biedronki? I masz takie fajne leczenie. Możesz mi zdobyć... łapy Biedronki. Nie. Ja i... Kominiarz... nurkowaliśmy w studni jako wyzwanie i... Moje... klapki zostały zjedzone przez krokodyla, który tam... mieszka. Okej, tylko... Ladybug Paws... Co to w ogóle jest? Jeszcze raz Panienko, proszę mi tutaj wykrafcić w Trimiga, może być lepsze dla naszej towarzyszki. Gdzie ona jest? Mona tutaj i... czy wy to widzicie? Gorsze. Znowu gorsze. Ja naprawdę nie rozumiem logiki tej gry. Mniejsze z tym. Zobaczmy jeszcze inne. Ladybug Paws. To źle też wymawiam, ale ja nie umiem inaczej. Co? Ciekawe, ale nie. Tutaj chyba tego nie ma bezpośrednio. Drogą będę musiał to skrafcić. No. Zestaw jakiegoś takiego... Jak to się nazywa? Sailora, czyli marynarza. Dobra, tutaj nie ma niczego związanego z Biedronką. Tutaj z tego co widzę też nie ma. Oczywiście są jakieś inne rzeczy, ale... Mniejsza z tym, może... Ale w takim razie w tym miejscu. O. Niestety wygląda na to, że nie mamy. Więc tak. Dobrze. To skoro nie mam tamtego, to teraz skupmy się na wytworzeniu jak najlepszego ekwipunku, przynajmniej dla naszego nowego towarzysza, który już dołączył do pełnoprawnej drużyny. Pierwsza sprawa, jedna taka koszula. Nawet zrób dwie, na wypadek gdyby... A, dobra, to sobie po co to robię? Coś nie dało się zauważyć. Czy coś jeszcze tu jest takiego dobrego wyjątkowo? Co powinienem mu wykrafcić? Jeśli chodzi o czapki, to...
Nie, to nie jest dobry wybór. To bym mógł zrobić niby mniejsza tutaj Space Hood. Nie. Nie ma sensu. Może to będzie dobry wybór. Poziom 16, oczywiście. Oczywiście, że musiał udać coś, czego nie będę mógł użyć. Na szczęście mam jeszcze delikatne oszczędności. Więc tak. Przy okazji każdego już do 16 warto byłoby podnieść. I miejmy nadzieję tylko, że Noel będzie zadowolony z tego, co mu tutaj daje. Dobrze, lepsze. I ile kradnie? Okej, okay. 68 złota. 68 złota, nie, to jest piękne. Taka koszula, znacznie lepsza. A pozostałe elementy kiedy indziej mu tam się załatwi. I tak, w tym momencie można powiedzieć, że mamy poniekąd już dwie kompetentne drużyny. Wyjdziecie dalej tutaj, wywracacie do swojego wonsza. I tak, no i w sumie teraz będziemy bogaci za zwykłe po prostu przechodzenie poziomów. Co ciekawe, mógłbym teraz grindować kasę bardzo szybko, tworząc tamte bronie, wysyłając pojedynczego takiego gościa tylko na wyprawy. Obstawą. W sumie to jest interes życia. Wysyłać takie, powiedzmy, jedną ekspedycję taką normalną, a dwie na takie jakieś śmieciowe poziomy. Po to tylko, żeby zarabiać na strzelaniu z tego shotguna. Tak. Jadł w biznesu ze mnie. Będę musiał stworzyć takie zestawy stricte pod zarabianie. Oczywiście to też zależy od ilości wrogów, ale... Gdyby tak naprawdę jego samego tam wysłać, tylko jeszcze potem wilczy hełm zrobić, to ma sens. Dobra, teraz tylko jeszcze szybko muszę ogarnąć jedną rzecz. Czy każdy ma największe mikstury na pasku? O, on nie ma największych, okej. Lepiej, żeby wszyscy mieli, wiecie, największym, potem będą jakieś tam problemy z tym, że ktoś nie ma mikstury. Dobra. Teraz tylko najważniejsza sprawa, czy to zadziała. Jeśli tak, to super. Będziemy mogli zarabiać sobie szybko na czymś takim, bo tak działa. Wow. Dobra, w takim razie, mój drogi kolego, dzisiaj zostajesz oficjalnie naszym źródłem zarobku poza odcinkowego. I tak, w tym odcinku nie skończymy tego wszystkiego. Po prostu jakiś dzień usiądę sobie, puszczę, będę go puszczał co jakiś czas, po prostu niech sobie tu chodzi, zarabia. No i nieważne co się trafi, on sam sobie poradzi ze wszystkim, tak naprawdę. Zarobki będą wielkie za to, więc tak. Już biznesu po prostu się uruchomił, to taki totalny. Lepszy się mu jeszcze zręczny, żeby na pewno nigdy nie chybił, nie? To będzie... Tak, to będzie dobry wybór. Tak. Póki co, no... 500 zł za zwykłą wyprawę do pierwszej krainy, no... To jest po prostu piękno. Piękno samo w sobie, no i teraz patrzę, wydaję 20 parę, wysyłam go ponownie, no i zaraz będziemy jeszcze bogatsi. Ale dobra, mniejsza z tym. Ich i tak wysyłamy tutaj. Ich i tak do wąsza. Nie ma co się tym przejmować. I mamy pieniądze, to może warto byłoby już pierwsze ulepszenia robić. Obrażeniowe. Zaczynając od... Chyba od broni palnej. Znaczy by nie. Jak już mamy dwóch strzelców, którzy korzystają z broni palnej, to wydaje się być chyba najsensowniejszą opcją. No i tak, oczywiście wiem, że oni będą mieli teraz większe problemy, chociaż... No nie ukrywajmy, oni sami podróżowali do tej pory, było pięknie, ładnie, easy, więc tak. Związanie z samego pamięci musi być trochę męczące, ale... Ale tak. No 400. Wolną ręką to bardzo szybko. Też tylko relaks, nawet nie został ranny, no... GG easy! Wiem, że często ostatnio powtarzam na odcinkach, ale... Ale mniejsza. Nie wiem, czemu mi się tak ostatnio udzieliło. No. Dobra. Zwycięstwo, super. Dostajecie leczenie, dostajecie wszystko. W szczególności nas stać na takie rzeczy. I sami też przynosicie dużo kasy. Oj, tak, to będzie... To jest udana inwestycja. Ja wam to mówię, bardzo udana inwestycja. Mi to ciekawe, naprawdę. Ta dwójka jest skuteczniejsza, mi się wydaje, nawet od tej trójki. Ja on sam nie wiem, jak będzie sobie radził. Poza tym, że na pewno, no, nie zginie od pierwszych krain. A złoto, które będzie przynosił, będzie...
znacznie ułatwiało życie później. Gdyby tak... W sumie dobrym pomysłem mogłoby być też ogarnięcie potem ekipy całej, tych trzech strzelców, którzy wszyscy będą mieli takie rzeczy na jakieś mniejsze uprawy. Wtedy więcej ciosów będą zadawać, przez co więcej będziemy zarabiać. Też można tak zrobić w sumie. Będę musiał to spróbować naprawdę jakoś ogarnąć sobie logiczniej. Tak poza wizją, bo pizza co nawet nie chce mi się o tym myśleć jakoś szczególnie, tylko po prostu będziemy wysyłać ich na ekspedycję, kiedy tylko jest okazja. No i cieszyć się zarobkami. No tak, no co więcej nam zostało w tym momencie? No owszem, mogę ulepszyć sprzęty, no ale jak widzicie, w tych sprzętach, które mam teraz, sobie jako tego radzą. A krawcenie sprzętów lepiej robić moim zdaniem hurtowo dla całej ekipy. Więc tak, póki co nie będę tego ruszał. Jedyne co, to tylko szybko ogarnę, czy mogę już to załatwić? Tak, mogę. Więc jak oni skończą, tworzymy jeden hełmik i tak. Zarobki będą jeszcze większe. Od 2 do 52 do... sobie ponad 100 za pojedynczego wroga, no to będzie piękne. Tak, to będzie piękne. Oczywiście potencjalnie może to nie wyjść, wtedy będę musiał się sporo namęczyć, żeby załatwić, jak to się nazywa, no. A, czapkę idealną. Ale tak, a... o, jeszcze zapomniałem o tym. Okej. Okay. Teraz jeszcze... Może jeszcze zanim zacznę crafcić, chciałbym zobaczyć jedną rzecz. Jeśli jego tu wyślemy, mamy 22%. O, jak można było się spodziewać. Jeśli ją wyślemy... 51, dobra. Więc proszę cię, wytwórz jeden hełm. I obym był wspaniałej jakości. Nie zielony. Zielony to bazowy, więc oj, obawiam się, że może nie być idealnie. 9. Nie, nie. Znaczy trochę obrażeń, nie będzie najlepiej, ale no, wiecie, muszę. 9 złota to mało. I definitywnie będę grindował tą czapkę, ile wlezie. Ale zawsze 9 złota więcej na atak, co przekłada się na sporą różnicę. Jeśli wiecie, liczyć to wszystko na takiej zwykłej wyprawie. Więc tak, no, moim zdaniem osiągnęliśmy bardzo przyjemne miejsce. W którym dosłownie jeden gość będzie nam zarabiał na utrzymanie wszystkich gości. Wszystkich gości, tak, wszystkich gości. I... dostaliśmy jakiegoś achievementa. Bog Lover. Który głosi... pokonaj 100 potworów na bagnach. Szybko poszło, muszę przyznać. Ale okej. Okay. Czyli teraz, dobra. Naszym priorytetem powinny być teraz pradawne zwoje chyba. Zresztą zaraz zobaczymy. Czy mogę nową czapkę już stworzyć? Tak, mogę. Tak jak mówię, będę to po prostu grindował ile w razie. Bo musi tu wyjść czapka Ideolo. Okej, 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 okej. Tak, tak, dobra, okej, okay, tak. Podoba mi się ten kolor. Bardzo mnie się on podobie. Bo prawdopodobnie zwiastuje 26. Jeszcze mniej obrony. To jest smutne, ale... jeszcze więcej złota. I wiecie co? Nie, no ja myślałem, że możemy to się dokończyć, ale nie. Ja w tym momencie spasuję. Kończymy na tym. Ja sobie powypuszczam ich dalej na te podróże. Przy czym głównie mówię o Noelu, żeby nam pozarabiał. I cóż. Co będzie w następnym odcinku, to się przekonamy. Chociaż prawdopodobnie dalej będziemy się męczyć z tym samym. Ale tak, mniejsza. I cóż, to by było na tyle już naprawdę, więc do zobaczenia za 2 dni, no i trzymajcie się, hej hej!